sanie do góry. Trzeba kopnąć parę razy, żeby zastał trochę paliwa. No to widzicie właśnie. Dopiero co mówiłem o tym pieprzonym kopku.
Jak się sprawy mają z tą chińską Yamahą? Ogólnie na początku był problem z gaźnikiem, więc miałem się zająć gaźnikiem i zrobić tylko i wyłącznie przy gaźniku. Dostałem tam jeszcze dwa razy PZ30, ale albo 26, już nawet nie powiem, musiałbym pomierzyć, ale coś, ale 26-30, coś takiego PZ-a, więc no za duży gaźnik, za duża gardziel w porównaniu do króćca i do tej pojemności, no trochę duży gaźnik. Dałoby się to zrobić, żeby to chodziło, byłbym w stanie to zrobić, lecz no tak czy inaczej trochę za duża gardziel i byłoby problemy z odpalaniem i z takim, ciężko będzie wam to wytłumaczyć, po prostu nie chodziłoby to tak, jak powinno być. Spalanie byłoby duże, a chujowo, dziadowsko by chodziło. Zrobiłem gaźnik. Co było z gaźnikiem? Musiałem tu troszeczkę aranżacji zrobić moich. Po prostu go tylko przeczyściłem i musiałem niestety tutaj dołożyć swoją dyszę do składu, znaczy śrubkę do składu mieszanki. Tą tutaj, tą mniejszą, musiałem wsadzić swoją i sprężynkę pod spodem, bo nie było.
a tam była oskubana taka dość mocno, więc nie wiem jak tam gniazdo w środku, ale nie mam frezów do tego, żeby to tam podfrezować. Jak widzieliście pewnie na odcinku, tak samo splanowałem tutaj powierzchnię, bo były dość mocno krzywe na gaźniku, na króćcu. Tutaj była ta powierzchnia taka ta była dość prosta, na gaźniku było krzywo, bo wiadomo, to ściąga tymi śrubami, no to poddają się te łapki tutaj, więc podprostowałem to i ta powierzchnia tutaj na dole też była dość mocno krzywa, więc to też zjechałem, wyrównałem i teraz uszczelka ładnie tutaj wszystko równo siedzi. No nie jest to zrobione tak jak było na początku, czyli nawalone silikonu i tak czy inaczej ten silikon w porównaniu z benzyną zrobił się taki gumiasty, taki spęczniały i tak lewe powietrze tam ciągło, więc no. Przed całym demontażem, jak pewnieście zauważyli, na chwileczkę załapał motor, ale potem już nie chciał zapalić. Założyłem gaźnik i też nie chciał mi zapalić. Nie chciał zapalić pieron. No i niestety, ale był problem taki, że no iskra wcięło. Pobawiłem się tutaj tymi kostkami, tam poprzeczyszczałem trochę te styki. Prąd wrócił, ale iskra nie jest taka jak powinna być, czyli o połowę jest mniejsza niż powinna. Mianowicie jest gdzieś tu problem z instalacją. Będzie to jeździć, ale no nie jest taka mocna iskra jak powinna. Wszędzie to wszystko, jak widzicie, tutaj jest zajechane z łączkami, zalutowane, polutowane. Przy silniku tak samo. Tu wychodzi wszystko z silnika. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Zjechane ostro, więc no nie będę szukał, co tu gdzie jest. Ściągłem jeszcze tutaj pokrywę. Pod pokrywą tam wygląda wszystko ok, chociaż stator cały jest zawalony olejem. Trzeba byłoby to kerczerem przewalić. No, no i motor odpala, lecz no tak czy inaczej ten gaźnik niestety nie znalazłem u mnie w moich śmieciach iglicy lepszej, bo iglica tutaj jest z jedną pozycją, więc nie idzie tego za bardzo wyregulować tak naprawdę. Przekrój króćca jest za duży względem gaźnika. Dlatego też są troszeczkę problemy z odpaleniem tego. Na saniu jest za dużo ciągnie paliwa na saniu, więc jest takie trochę, no... Króciec nie jest odpowiedni do tej pojemności względem tego gaźnika, ale znowu jak damy trochę większy gaźnik, to trochę będzie za bogata mieszanka. No, nie jest to tak jak powinno być. Tutaj dużo aranżacji było a propos tuningu, więc wiecie, było to tuningowane. Ewentualnie jak będzie założony filtr powietrza, może będzie to lepiej chodzić, bo na razie nie ma żadnego filtra powietrza. Tutaj widzę, że właśnie tam stator chyba wyglądał jakby był nowy. Tutaj nowa fajka, cewka, chociaż no fajka cała zardzewiała tutaj już w środku. Nie będzie chyba tego widać, ale tam jest pełno rdzy. Podczyściłem ile dałem rady, świece wymieniłem. No założyłem używaną, bo taką miałem, ale dobrą, używaną, ale dobrą, bo ktoś tu założył taką świecę i zrąbał gwint. To jest świeca do jakiegoś tam samochodowa albo co, albo jakiś motocykl, ale tutaj jest takie podebranie, musiałoby być. Bo jak dojdzie wam do końca, to niszczy potem świecę. Zanim dojdzie do tego dziadostwa, to niszczy wam gwint. Nie świecę, tylko niszczy wam gwint. Niby nowa świeca, ale nie odpowiednie. Tu jak widzicie, są jeszcze gaźniki. To jest nawet, nie wiem, czy 26, 27, PZ27 może być. Może 27 PZ. Jeden i drugi. Z tego może by coś tam złożył, ale no... To nie są odpowiednie gaźniki do tej pojemności, tak żeby to w miarę chodziło. Tu jest pompka stara, pompka, rollgas, linka była urwana i tu zalepiony cały rollgas, więc no ja by to jeszcze rozłupał. Nie wiem co tam pod spodem jest, trzeba by to rozdubać i zobaczyć. Może by się udało ten rollgas uratować. No i przedni zacisk. To w ogóle nie było od tego, to jest odkłada chyba 110. Tylny zacisk ktoś tutaj chciał zamontować gdzieś, więc tak to wygląda. Założyłem tutaj taki jak ma być, komplecik.
Już wam pokażę. Założyłem to z jakiegoś skutera, nie pamiętam z czego miałem to, więc założyłem. Tutaj kable są uwalone, ale to można w przyszłości też wykorzystać sobie do czegoś, gaszenia zrobić. Te dwa kabelki tutaj pociągnąć do tego i może sobie tutaj klient zrobić gaszenie. Ewentualnie, bo to tak normalnie to gaszenie jest, jak się połączy te dwa kable. To tutaj jest tak wyciągnięte. Roll gas. Troszeczkę, bo nie jestem zadowolony, bo linkę tutaj, bo to wziąłem, założyłem sobie komplet, bo tam ta linka urwana, a miałem, no i to kurde leżało dużo czasu i trochę się linka przycina. Ale jak być młody trochę pojeździ, no to powinno się rozruszać. Widzicie? Delikatnie się przycina, no ale taką miałem na poczekaniu, a to miało być szybko i tanio, więc jest szybko i tanio. Pompka hamulcowa też nowa założona. Przewód został stary, ale został przeczyszczony, przedmuchany i założony zacisk oryginalny lącinowski na dole, klocki tak z 50%, tak samo są, więc odpowietrzony układ. Mogę wam to nagrać, jak odpowietrzam, bo tak naprawdę tutaj było tylko jedno popuszczenie śrubki i tyle i odpowietrzyłem cały układ, lecz oczywiście mi się nie chciało. Nie chciało mi się dla was nagrać. Jak będziecie naprawdę chcieli, to wam nagram takie rzeczy, bo mogą być ludzie, mogą mieć problem nawet z takimi prostymi rzeczami. Niepotrzebnie marnować płyn hamulcowy. Tak naprawdę to ja tutaj parę mililitrów tylko tak dżyzgnąłem przy jednym odpowietrzeniu i odpowietrzyłem układ jednym popuszczeniem tak naprawdę śrubki, bez żadnych tam strzykawek, bez niczego, po prostu tak jak tutaj jest. Będziecie chcieli, napiszcie na dole w komentarzu pod filmem, to wam nagram filmik, jak odpowietrzyć prosto, łatwo przedni układ hamulcowy w Chińczyku ekonomicznie. Co ten kogut kurde kombinuje? Kogut, no to jest latający rosół. Rosół? Kurwa, co on kombinuje? Rosół, kurde. Dobra, tyle, co jeszcze? Miałem robić tutaj tylny układ hamulcowy, bo przedni wiadomo, że był cały zrąbany. Miałem tu jeszcze zrobić tylny układ hamulcowy, no ale to klient za bardzo tutaj nie chciał. Nie chciał, w sensie przyszedł tylko z gaźnikiem, ale ja zaproponowałem mu zrobić tylnego układu hamulcowego, lecz nie jestem na razie w stanie tego zrobić ze względu takiego, iż mógłbym założyć mu nową pompkę, ale to nie ma sensu, bo jest to troszeczkę kitowo zrobione, mianowicie wahacz jest krzywo. Muszę wam to pokazać od tyłu. Nie wiem, czy to będzie widać. Po prostu wahacz jest krzywo względem lącina i jak jest krzywo wahacz, trzeba niestety, ale koło podprostować względem, no tutaj akurat jest też tak kitowo, że jak ustawi się idealnie równo koło, to będzie wam zwalało łańcuch, dlatego te koło też jest po skosie dane. I no tak na podwórku parę razy się nim przejechałem tym lącinem i łańcuch nie spaduje, ale znowu jak jest koło krzywo, to cały tutaj układ hamulcowy jest krzywo i jest problem. No, żeby to działało prawidłowo, to przy oryginalnym lącinie, bo zacisk jest montowany bezpośrednio do wahacza, a w takich lepszych motorach jest zacisk z jarzmem montowany do piasty. No, do osi koła, o, może być na piastę do osi koła. Więc jest wtedy, jak przekrzywimy koło, no to nam cały układ hamulcowy też się przekasza. Rozumiecie, mam nadzieję, nie? A teraz przy tym rozwiązaniu jest tak, że układ hamulcowy tak jakby jest prosto, a jak będzie koło trochę po skosie, no to już tutaj na prowadnicach to nie będzie chciało działać prawidłowo i będzie nam krzywiło tarczę, będzie nam klocki ścinało krzywo, albo może się nam tak stać jak tutaj, czyli tak będzie mocno do boku pchało, że aż rozerwie tutaj mocowanie. No, więc żeby to działało prawidłowo, trzeba byłoby wywalić tą tarczę, wsadzić prostą i zrobić tutaj na piaście, na ośce jarzmo do zacisku. Tak jak jest w normalnym krosie, czyli tutaj wywiercić od tamtej strony dziurę,
zrobić pływającą prowadnicę taką. No tak jak jest w MRF-ie, o. Takie same rozwiązania jak w MRF-ie jest. Takie trzeba byłoby tutaj zrobić, żeby to działało prawidłowo. U mnie w moim lącinie będę to robił. No. Dlatego zrezygnowałem z tego. Nie robiłem, bo i tak to nie będzie działać. Założę nowe klocki. Coś tam się kurde dzieje. Założę nowe klocki i zaraz będzie zjechane klocki do zera. Po prostu zetną się po skosie i będzie zero. No, tyle. A tak to no jest tutaj jeszcze wpierona do roboty. Ale takie podstawowe rzeczy, czyli po prostu jakieś hamulce uczciwe jedne są. Czyli przednie najważniejsze. No silnik już jest też jest w opłakanym stanie. Tam pokazywałem wam wcześniej na przebitkach. Jest karter rozwalony. Karter rozwalony tutaj jest standardowo w lącinie, czyli silnik ciągnie, wybija tutaj dziurę. Tam gdzieś jest wytarte, śruby były za długie od spodu wkręcone i wciągnięte do silnika, też tam olej kapie pod spodem. I coś w silniku się tucze, ale to wszystko jest tak pozaklejane silikonami, że nie chce mi się tego rozklejać. No, tyle. Dobra, bo zaraz będzie padać. Jeszcze go odpalimy i tutaj na podwórku się kawałeczek przejadę, wam pokażę, że jeździ. Aha, i co najważniejsze, robiłem tak samo tutaj sprzęgło, bo jak wciskało się sprzęgło, puszczało się, to nie wracało sprzęgło. Musiałem się tutaj pobawić regulacją, wyregulować sprzęgło tutaj pod deklem i tą dźwigienkę przygiąć, żeby też tutaj w linii prostej to wszystko chodziło, bo było tak mocno odgięte, że zaraz by tutaj nam w pancerz by nam rozwalił tutaj, poprzecierałby linkę od sprzęgła, więc to też zostało tutaj niby taka pierdółka, ale no tak naprawdę to istotna rzecz. Ewentualnie tutaj trzeba byłoby jeszcze tego kopka podrobić, ale nie chce mi się spawarki uruchamiać. Trzeba byłoby tu podspawać trochę, ale to już sobie właściciel niech zrobi, tu podspawać, bo przy kopaniu, o, kopka powinna być w ten sposób, a jest w ten i noga się ześlizguje i nie idzie tego kopnąć, widzicie? No. Kopka powinna być tak, a jest, o, jest tak. Tu trzeba było tylko hefnąć ze dwa razy z spawarką i naprawdę jest dużo, dużo lepsze, dużo łatwiejsze odpalanie tego. No. To wszystko tak na szybkości. A tak naprawdę jakbym się przyjrzał, to pewnie bym tutaj w pierona znalazł. Tam jakieś luzy na amortyzatorze. Tutaj jest roboty od groma i jeszcze trochę przy tym lącinie, tak naprawdę. No ale tak do tuczenia się to... Przynajmniej teraz będzie bezpieczniejszy. Dobra, kładę kamerkę i odpalamy sprzęta. Procedura odpalania. Czy się sprawdzi? Czyli po prostu dajemy sanie do góry. Trzeba kopnąć parę razy, żeby zastał trochę paliwa. No to widzicie właśnie? Dopiero co mówiłem o tym pieprzonym kopku. O, jesteś kurde. Dobra, i teraz bez sania. Prani dotworzymy. Gaźnik to też taki jest 569. Remont zrobiony, nie wiadomo jak tam jest z tymi zaworami, z tym wszystkim podocierane. Tak naprawdę luzów nie sprawdzałem, bo tam wszystko zawalone silikonem i nie chcę kurde, żeby się potem olej lał. Teoretycznie chodzi, no to nie grzebie tam dalej. Po remoncie silnik, nie? Ale tuczę się nawet pewnie stąd słychać, nie? Jak coś napierdziela jakby rożąt, ciężko powiedzieć, łańcuch wyciągnięty, czy rolka rozpieprzona, ciężko powiedzieć co, ale tuczę się. No i chociaż co jak co, jak na takie lepienie tego gaźnika, no równo chodzi, nie?
naprawdę to jest jedyny odpowiedni... Wyprostuję was, bo trochę krzywo kamerka. O. Tak naprawdę to jest jedyny odpowiedni gaźnik do tego silnika. Nie ma co ładować większego. Nie macie zbytnio przyrostu mocy, spalanie większe. Testowałem, wkładałem do locina, spałem 24 Mikuni gaźnik za 500 zł. Więc no teraz już tańszy, no ale kiedyś to za 500 kosztował, nie? No więc wkładałem taki dość porządny gaźnik. No i tak naprawdę nie było aż takiego dużego przyrostu. Bardziej się ten motor dar, ale mocowo i to wszystko wcale takich dużych przyrostów nie było. Dobra, pokażę wam jak to jeździ, ale od razu mówię, że coś z ciężko biegi wchodzą. Nie wiem czy tam jest kwestia, że zawalone sprzęgło, czy tarcze się przykleją, ciężko powiedzieć co. Sprzęgło wyregulowane przeze mnie ile się dało, jest odpowiednio. Ale no niestety coś jest problem z rzucaniem biegu. No i potem redukcją, a nie mogę bardziej sprzęgła podciągnąć, bo będzie ślizgać, nie? Więc już tak optymalnie. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, Loncin działa, pracuje, został zreanimowany. Nie chcę nigdzie nim za bardzo jeździć, bo nie mam żadnego filtra powietrza. Miałem też wyciągnąć dla was do porównania tego mojego, jak mój wygląda w porównaniu do takiego typowego Loncina, ale niestety jest tak zawalony śmieciami, że aż mi się nie chce go wyciągać z tamtej dziury, nie? Jest tak walnięty w kąt, że no nie dogrzebie się do niego do zimy. No tyle. Hamulce z przodu są fajne. Pojeździłem chwileczkę, zaczynają teraz, widzę, że biegi lepiej wchodzić, bo na samym początku była totalna masakra z biegami. A teraz pojeździłem trochę wczoraj, bo chciałem pojeździć, żeby sprawdzić, czy w ogóle to wszystko chodzi. Pojeździłem teraz troszeczkę dzisiaj. No i niestety. No i fajnie, bo już to zaczyna wszystko działać lepiej. Chociaż nie ma jeszcze rewelacji, ale jest dużo lepiej. Sprzęgło też już fajnie chodzi. Chociaż ciężko, no bo cały przewód jest taki spękany, zardzewiały. No niestety. Taki był. No, tyle. Tyle. O, tyle. Ale sprzęgło. To jest motor. Może kiedy się dorobię i testy kupię takiego jeszcze jednego. No dobra, kończymy to. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Do następnego, na razie, trzymajcie się. Hej!